neboj se, co tu máš, koukni se, co tu máš, vždyť to víš, co tu máš, přesně víš, co tu máš, dobrý den, co tu máš, najednou, co tu máš, řekla přímo, mě tu máš, řekla víš, mě tu máš, pojď blíž, mě tu máš, neboj se, mě tu máš, řekla pojď, mě tu máš, vždyť to víš, mě tu máš. Třikinofest online. Od 4. do 15. listopadu 30 filmů online. www.třikino.cz. Sledujte z pohodlí domova. Tak dobrý den, my vás vítáme. Druhý festivalový den na festivalu Třikinofest. Od 4. do 15. je možné následovat na online na stránkách Třikino, kde je sekce online. Protože naším partnerem je i Městská knihovna, i Kino Atlas. Vážení diváci, ale dovolte mi, abych vás... Pardon, ještě ne. Ještě nepouštíme spot. Protože partnerem je Městská knihovna, tak už jste v předstihu slyšeli proslov pana ředitele Tomáše Řeháka, kterýho si za chvilku po překladu tady a pustíme. Vítáme druhý den našeho festivalu Třikinofest. Rozpoczynamy dalsze spotkanie z naszym gościem, z panią Małgorzatą Bielską. Chcielibyśmy bardzo podziękować naszym partnerom Kinie Atlas i Miejskiej Knichownie w Pradze, przede wszystkim panu dyrektorowi Tomaszowi Rzechakowi. Prosím reżii o proslov pana ředitele. Vážení diváci, dovolte mi, abych vás jménem Městské knihovny v Praze jako jednoho ze spoluorganizátorů přivítal na 7. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Třikinofest. Taková slova se většinou pronášejí ze slavnostně nasvětleného pódia vyprodaného kinosálu. Ale žijeme ve zvláštní době a věci vypadají jinak, než jsme zvyklí. Možná vypadají jinak, ale podstata konec konců zůstává stejná. Co je podstatou filmového festivalu? Špičkové filmy, jejich tvůrci a vy, diváci. Na špičkové filmy se můžete těšit, na jejich tvůrce taky, jen snad občerstvení si budete muset připravit sami. Kultura to v těchto dnech vůbec nemá snadné. Městská knihovna musela zavřít své dveře. To ale neznamená, že odpočíváme, naopak. Ještě usilovněji než jindy se snažíme sloužit lidem. Vydáváme několik elektronických knih každý týden. Natáčíme online pořady a také jsme se zapojili do filmového festivalu. Kultura to v těchto dnech nemá snadné, ale o to důležitější pro nás, pro všechny je. Je cestou, jak porozumět světu, ve kterém jsme se ocitli, jak porozumět sami sobě. Vážení diváci, přeju vám úžasný filmový zážitek. Tak, to byla značka do režie, aby kamera šla na mě. My děkujeme panu řediteli. Máme připravený online Artura Zaborského a režisérku filmu Vše pro mou matku, který byl nominován do letošní soutěže Malgořatu Imelskou. Já jenom bych teď zkusil, jestli... Pardon, překlad, ano. Mamy przygotowany live przenos z reżyserką filmu Wszystko dla naszej matki, z panią Małgorzatą Mielską. Rozmowę będzie prowadził Artur Zaborski z Egiptu. My teď jenom vyzkoušíme, jestli máme online připojený, a máme, vidím, takže předávám slovo, oba dva zdravím z Prahy, těším se. Szanowni Państwo, dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu po filmie Wszystko dla mojej matki w reżyserii Małgorzaty Imielskiej. Reżyserka jest oczywiście gościem festiwalu Trzy Kino. Małgosiu, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry, Artur. Witam również bardzo, bardzo serdecznie. I najpierw chciałam podziękować za zaproszenie na ten festiwal. To dla mnie ogromny zaszczyt i honor. Widziałam filmy, jakie są. Są fantastyczne. Żałuję, że nie mogę ich obejrzeć z Państwem. Takže dobrý den, já se jmenuji Artur Zaborský, rád bych vás přivítal na festivalu Třikino. Se mnou je tu režisérka Malgorzata Imělská. Dobrý den, já jsem Malgorzata Imělská, ráda vás tu vidím a jsem moc ráda, že tady mohu být. I jednocześnie chciałam podziękować organizatorom festiwalu za ich ogromny wysiłek i trud, bo zorganizowanie festiwalu w takim okresie, jakim jesteśmy teraz, to ogromny wysiłek, więc absolutne wyrazy szacunku. Zároveň bych také chtěla poděkovat organizátorům, že se ujali organizace festivalu v těchto časech, protože to není jednoduché, takže tímto jim vzdávám hold. Já tylko dodám, že tłumaczką dzisiaj jest Mielniczkowa, więc też Aneto, witamy cię tutaj z nami bardzo serdecznie. Gosiu, muszę zacząć od kwestii tego, że temat zakładów karnych to nie jest pierwszy raz, kiedy go dotykasz w swoim fabularnym filmie. Wcześniej poświęciłaś temu tematowi swoje dokumenty. Powiedz, czy w jaki sposób tamten czas, czy tamte filmy łączą się bezpośrednio z Wszystko dla mojej matki? Czy scenariusz, czy historia to było coś, co rodziło się właśnie w momencie, kiedy przyglądałaś się bliżej tym miejscom? Tak, ja... To pozwólmy proszę przetłumaczyć pytanie i potem odpowiedź, dobrze? Gosiu, chciałbym się zapytać, téma, které se týká filmu Vše pro mou matku, to už s tím se zabývala vlastně dříve. Odkud to přišlo? Mohu ještě poprosit, bo źle zrozumím včasně, Artur? Czy ta historia rodziła się już w momencie, kiedy reżyserka zajmowała się tą tematyką w swoich dokumentach? Czy w jakiś sposób już wtedy myślała o tym, że stworzy film w ogóle? Zabývala jste se vlastně touto tématikou už při tvorbě svých dokumentů, nebo odkud se vzala ta myšlenka pro tento film? Já robiłam filmy dokumentalne, robię filmy dokumentalne od wielu, wielu let. Takže já se dokumenty zabývám už po mnoho let. Jeden z pierwszych dokumentów to były rzeczywiście dokumenty w zakładach, w ośrodkach wychowawczych dla dzieciaków. Jeden z prvních dokumentů byl právě dokument, který se zabýval dětmi, kteří jsou v ústavní péči. I vtedy uslyšelám také historie, jak ta, kterou představilám v svém debutě fabulárním. A právě tehdy jsem uslyšela příběh, který jsem využila pro tento film. Minulo vele let a já vciąż pamětám, jak bardzo byłam przerażona i zszokowana tą brutalnością tych historii, które wtedy od dzieci, od ludzi, od młodych ludzi słyszałam. Byla jsem z toho tehdy strašně, strašně zaražená, špatná, jaký vlastně brutální příběh se odehrával, co jsem od těch dětí slyšela. Ale wiem też o tym, że wtedy nie mogłam o tym zrobić dokumentu, takiego w pełni przedstawiającego wszystko. A tehdy jsem vlastně nemohla udělat takový dokument, abych tam mohla všechno v něm ukázat takhle. Jako režisér filmů v dokumentálech já musela myslet o svém bohatéře, o tom, co se s ním stane po skončení filmu. A to přeci byli velmi mladí lidé, więc nawet decyzja o tom, żeby mi představit svou historii, no to jednak byli mladí lidé, já musela myslet o nich. Mně zároveň záleželo na tom, že jsem přemýšlela nad tím, co bude s těmi hlavními postavami, s těmi dětskými postavami vlastně potom. Takže jsem se snažila to uchopit i z toho hlediska. Bo jednak ten młody člověk pokazuje svou pravdivou tvář. Já nechtěla nikoho stigmatizovat. I to bylo na mě bardzo ważne. Tego nie zrobiłam filmu dokumentálního. V tom dokumentu bych byla nucena ukázat vlastně pravou tvář, reálnou tvář toho člověka, toho dítěte, a to já jsem nechtěla. Nechtěla jsem, aby to dítě bylo nějakým způsobem stigmatizováno. Czy po takim doświadczeniu było dla ciebie trudne, żeby jednak znaleźć jakiś balans w pokazaniu takich miejsc jak zakłady karne? Czy jednak nie
mimo żeby podejść miejsca w krytyce, żeby jednak przedstawić wynaturzenia i problemy w taki bardziej sposób intuicyjny, jak ci się udało zapanować nad tym, żeby oddzielić swoje emocje i swoje odczucia na ten temat i stworzyć właśnie film, który w jakiś zdystansowany sposób opowiada o twoich bohaterach. Jaké to vlastně bylo najít ten balans, dívat se na ten film bez těch emocí, aby to neovlivňovalo člověka? To bylo bardzo trudne. To bylo rzeczywiście bardzo, bardzo trudne. Dla mnie najważniejsze było przedstawienie historii człowieka, który nie ma możliwości, nie ma szans, żeby opowiedzieć, żeby wykrzyczeć swoją historię. To bylo pro mě velice těžké ukázat vlastně příběh člověka, který neměl možnost ten svůj příběh vyprávět sám. I to pokazování zakladů poprawczych to bylo jakby už jiná. Bylo jakby gdzieś dalej, gdzieś v tle. Proszę, mogę ještě raz poprosić o powtórzenie, bo nie słyszałam. Pokazování zakładów poprawczych to už bylo gdzieś jakby dalej, gdzieś jakby v tle. A to ukazování vlastně prostředí těch výchovných ústavů, to už bylo spíše na pozadí, to bylo něco jiného, než ukazovat příběh konkrétního člověka. Bo, jasné, my nemáme tradicijného systému, ale systém zawsze tvořil ludzie. Zřejmě nemáme tradiční systém, ale vždycky ten systém to nějak řídí, vede. I v tom obrębie, který je, ten systém mohl by být, situace dzieci v zakładach poprawczych mohla by být lepší, gdyby ludzie, którzy nimi kierują, często po prostu byli lepsi. Myslím si, že situace v těch nápravných zařízeních, v těch ústavech by mohla být lepší, kdyby byli lepší ti lidé, kteří ty ústavy vedou. Ale to jest kwestia, myślę, tego, że ludzie, którzy odpowiadają za los dzieci w zakładach poprawczych, często jak gdyby uważają, że przyznana im władza to jest ich przywilej, a nie odpowiedzialność. Ti lidé, kteří jsou v čele těch ústavů, tak oni mají pocit moci, oni nemají pocit, že je to jejich zodpovědnost, ale oni to považují za své privilegium. I v tom sensu myslím, že to je jakož universální, bo pokazovali jsme ten film v vielu místech na světě i bylo to čitelné dla lidí z různých kręgów kulturowych. A toho si můžeme všímat všude ve světě. Je to v podstatě univerzální téma, dá se to vidět i v jiných zemích. To jest, Gosia, wątek, który mnie szczególnie interesuje, bo w momencie, kiedy twój film miał premierę, pojawiły się takie głosy, które mówiły o tym, że ty nie boisz się pokazywać brutalności, że pokazujesz ten brutalny świat piększeń. Z drugiej strony, w momencie, kiedy czytałem komentarze osób, które przeszły przez zakłady poprawcze, które miały doświadczenie, to oni z kolei mówią, że ty się niesamowicie hamowałaś, bo ta rzeczywistość, która tam jest, mogła zostać pokazana o wiele bardziej prawdziwie, co oznacza o wiele bardziej brudnie. Więc to też jest temat, który bardzo mnie ciekawi, jak zdecydowałaś się go spotkać. Také mě velice zajímalo, protože když ten film šel do kin, tak bylo spousta komentářů, že jste se nebála vůbec té brutality v tom filmu ukázat to vše poměrně jasně. Na druhou stranu však se ozývali lidé, kteří si prošli podobnou situací a ti zase měli pocit, že jste se brzdila. Jasné, ten film mohl by být absolutně dużo bardziej brutální. Dużo bardziej brutalny. Tylko ja też myślałam cały czas o tym, żeby ten film był zrozumiały i wiarygodny dla ludzi, którzy niewiele wiedzą o ośrodkach poprawczych i o tego typu instytucjach. Próbowałam też znaleźć balans między złymi ośrodkami a dobrymi ośrodkami. Ale tak, film mógł być o wiele bardziej brutalny. Ano, mohlo to být určitě podstatně ještě brutálnější, ale já jsem se snažila ten příběh, to prostředí přiblížit lidem, kteří o tom nemají potuchy, kteří to neznají. Takže jsem se snažila tímto hledat nějaký balanc. O těch všech historiích opovídaly mi především dívčiny, které, bo já robím dokumentaci v dvou ośrodkach wychowawczych i to byly fantastické ośrodki. Já jsem dělala dokument vlastně o dvou ústavech a oba byly strašně fajn.
I właściwie dzięki wychowawcom z tych ośrodków ja mogłam rozmawiać z dziewczynami, które dzieliły się ze mną doświadczeniami z innych miejsc. A díky tomu, že jsem tam mluvila s dívkami těch ústavů, tak jsem zároveň měla od nich i příběhy z jiných ústavů, kterými prošly. I ten ogrom okrucieństwa, który się wyłaniał z tych opowieści, okrucieństwa psychicznego, emocjonalnego i fizycznego, był wstrząsający. Ja myślę, że taki normalny człowiek, który nie ma do styczności z tego typu instytucjami, to nawet sobie chyba nie potrafi tego wyobrazić. Ja nie potrafiłam. A ta hrůza, o které mluvili, nejen psychická, ale i fyzická, to bylo něco otřesného. Myslím si, že člověk, který tím neprošel, tak vůbec nemá šanci si to nějak představit. Ani já jsem nebyla schopna si to představit. Ale czy to oznacza, že v těch dziewczynach, s kterými ty rozmawiałaś, byla taká potřeba, żeby podzielić się swoją historią, żeby opowiedzieć o swoim doświadczeniu, czy jednak ty musiałaś długo zdobyć ich doświadczenie i długo docierać, otwierać? Jak to bylo s těmi příběhy? Musela jste si ty příběhy, sami vám ty příběhy vyprávěli, nebo jste se musela s nimi více zbližovat a dostat se k tomu příběhu od nich? Artur, já přes 2 lata v zásadě jeździłam do mojich zapřijaźnionych ośrodków poprawczych kilka razy w tygodniu. Oczywiście dziewczyny się zmieniały, ale ta wieść o tym, że tu przyjeżdża jedna pani reżyser, jak gdyby trwała. Ja jsem jezdila do těch ústavů vlastně před 2 roky zhruba jednou týdně a ty děvčata mě vlastně, ona věděla, že tady jezdí taková paní. I to nie było proste. Za każdym razem to nie było proste usiąść i poprosić o to, żeby ktoś podzielił się swoimi intymnymi i w końcu tak bardzo trudnymi doświadczeniami. A na začátku to nebylo to moc jednoduché. Nechtěli se dělit vlastně těmi příběhy. Ale też ja miałam jedno zdanie, o którym mówiłam i które jakoś otwierało tę dziewczynę. To było to, że robimy tak naprawdę pierwszy film o zakładach poprawczych dla dziewcząt. I ja bym chciała, żeby on był maksymalnie prawdziwy. I żeby było tak, że jak potem pójdą do kina i obejrzą, to żeby powiedziały prawdę. I to powodowało, że one chciały pomagać. Měla jsem takovou jednu věc, která mi pomáhala v tom ty děvčata otvírat, dozvědět se od nich ty příběhy. A to bylo to, že jsem jim říkala, že chci natočit film, chci natočit co nejvíce pravdivý film tady ohledně ústavu. A chci, aby až ho uvidí, tak aby věděli, že je to podle pravdy. Ale to bylo bardzo trudné. To naprawdę bylo bardzo trudné, bo byl lęk, żeby kogoś nie zranić, nie skrzywdzić. I to bylo bardzo, bardzo trudné. Ale... Bylo to hodně, hodně těžké, ale takhle se povedlo. Ale bylo to opravdu těžké. Ale já bez jejich pomocí nezrobiłabym tego filmu. Przecież nie wymyśliłabym sceny kulturystów, tak? A to się zdarzyło. To rzeczywiście miało miejsce w jednym ośrodku. Já bych to bez jejich pomoci ale rozhodně nezvládla. Oni mi dali příběhy, které bych si nebyla schopna vymyslet. To jsou příběhy založené, které se opravdu odehrály v tom ústavu. No i po premierze swojego filmu dziewczyny, przynajmniej niektóre, idą do kina, oddają wszystko dla mojej matki i mówią prawdę, czy mają inne uwagi? Przepraszam, Artur, jeszcze raz mogę poprosić? Czy w momencie dziewczyny z ośrodków poszły do kina i zobaczyły gotowy film, powiedziały faktycznie prawdę, czy jednak miały jakieś uwagi albo inne emocje? Takže když se ty dívky z toho ústavu šly podívat do kina na ten film, tak říkali potom, jo, to je pravda, nebo k tomu měli komentáře? Vlastně všem pověděl, že pravda. Já bojí se takového obvinění, že všechny, tak? Ponieważ tuž po premiéře začala se pandemia, nie s každou z osob mohlám rozmawiać. Ale opinie, które dostałam od dziewczyn z tego typu ośrodków były bardzo przejmujące i bardzo, bardzo takie, no bardzo, bardzo mnie poruszające. To też przyszło do mnie sporo maili, nawet ostatnio od dziewczyn,
które doświadczyły tego typu rzeczy, tego typu doświadczeń w Hiszpanii czy w Stanach, więc to w ogóle było, czy we Francji, więc to w ogóle było takie bardzo poruszające, że uznano to za prawdę. Takže bylo to opravdu hodně emotivní. Ty komentáře vesměs mi byly sdělovány jako, že ano, to je pravda. Akorát to byla trošku těžká situace vzhledem k tomu, že premiéra toho filmu přišla do kina právě v období pandemie. Ale ty komentáře vesměs by se daly říct, že byly, jo, to je pravda, ten film. Ale takim moim ogromnym sukcesem jest to, i to z tego się jakoś ogromnie cieszę, że po premierze na Facebooku odnalazło mnie kilka osób, które chciało zaangażować się w pomoc tego typu ośrodkom. I to jest unoszące. To jest unoszące. Jeżeli film budzi dobrą energię i budzi to coś dobrego w drugim człowieku, to jest naprawdę mega unoszące. Co se mi povedlo, z čeho mám radost, je to, že se začaly objevovat lidé, kteří chtějí pomáhat v ústavech tohoto typu. To je něco úžasného. Zanim zadam kolejne pytanie, to pragnę tylko przypomnieć wszystkim naszym, że oczywiście możecie Państwo zadawać pytania do reżyserki, ja tutaj dostaję, będziecie Państwo moimi ustami mogli je wypowiedzieć, więc bardzo zachęcam do tego, żeby w mediach społecznościowych pod transmisją takie pytania zadawać. Že budeme rádi, pokud někdo z diváků má nějakou doplňující otázku pro paní režisérku Jemnilskou. A já přepraszam, Marto. Já chtěla bardzo serdecznie pozdrowić publiczność w Pradze, bo to fantastyczna publiczność, którą uwielbiam, miałam okazję się z nią spotkać, więc to ogromna radość, że mogę jej przedstawić swój debiut fabularny. Já mám velkou radost, že můžu představit českému publiku v Praze svůj film. Měla jsem možnost se s nimi již několikrát setkat a je to skvělé publikum. Gosia, můžu tě zapytat o spolupráci s Rofią Domark. Jak do ní došlo, na jakém etapě ona stala se částí tohoto projektu? Či to jakož od počátku plánovalaš, či to nejprve potom, jak pojavit se po gotovém scénáři? Artur, proszę, jaka marka, bo nie słyszałam? Pytanie dotyczy głównej aktorki, czyli Zofii Domalik. Na jakim etapie ona pojawiła się w projekcie? Czy ta rola była z myślą o niej pisana, czy najpierw był scenariusz, a dopiero potem pojawiła się Zosia? W jakim okamžiku se objawiła hlavní przedstawicielka roli Olej, na Zofia? Objawiła się jej już przy psaniu scenarza, nebo była známa jeszcze dříve? Najpierw był scenariusz, bo ja jednak popisałam z myślą o prawdziwych dziewczynach, które gdzieś tam kiedyś poznałam. Zosi jeszcze wtedy nie było. Takže najpierw był scenariusz. Ja jsem ten scenariusz napisała na základě příběhu jednej dívky už dříve, a teprve potom byla Zofia. Ale wiedziałam o tym, że znalezienie głównej aktorki to jest chyba najważniejsza rzecz, która w tym filmie mnie czeka, że wybór głównej aktorki zadecyduje albo o sukcesie, albo o przegranej tego filmu. Ale było mi jasne, że najít sprawną hlavní ženskou roli bude to najtěžší. Że to jest właśnie to, o czym rozhodne, jestli ten film bude nebo nebude úspěšný. To musiała być dziewczyna, która wygląda bardzo młodo, dziewczyna uparta, zawzięta, ale jednocześnie wrażliwa, zamknięta, ale delikatna i łatwa do otwarcia. Ona gdzieś szukałam to wszystko, żebym ją wypisała w jakimś sensie na buzi, tak? Taką wrażliwość, twardość i szlachetność. Bo to było dla mnie bardzo ważne. Pro mě bylo vlastně důležité, aby ta dívka byla jednak mladá, zároveň aby byla tvrdohlavá, ale citlivá a jemná. To jsem viděla jako to nejdůležitější. I šukala mi bardzo długo. To byl wielomiesięczny casting. Chciałam się tutaj śpieszyć. Chciałam po prostu mieć pewność, że na tyle, na ile ją mogłam mieć, że to jest dobry wybór. Hledala jsem ji hodně dlouho, ale když jsem ji našla, tak se mi zdálo, že jsem udělala opravdu dobře, že to byla dobrá volba. Já pamatuju pierwsze spotkanie z Zośką, které je zupełnie
niesamowite, ponieważ ja sprawdzałam coś zupełnie do innej roli, do roli Mani. Ona przyszła na casting i jej to nie szło. Ona grała połowę sceny okropnie, okropnie, ale drugą połowę grała tak, że ja jako autor scenariusza zaczynałam jakby zapominać, że to jest mój tekst. To jest jak taki mały cud, jak aktor przyjmuje tekst jakby całą sobą. Já si pamatuju, když jsem Zošku viděla poprvé, ona přišla na casting, měla hrát na ukázku scénu a ta první půlka scény, to bylo něco strašného, to bylo příšerné, na to se nedalo koukat, ale druhá polovina té scény, já jsem u ní zapomínala, že to je můj text, že je to můj scénář. A to bylo něco úžasného. I to w ogóle był niesamowity casting, bo on trwał chyba ze 2 godziny. Myśmy to powtarzali 30 razy tą scenę. Wszyscy jej próbowali poradzić, jak zagrać tą pierwszą pozę, żeby ona była dobra. Ale jej to po prostu nie wychodziło. My jsme tu scénu opakovali asi 30krát, aby si vyzkoušela, jak udělat lépe tu první scénu. Všichni jsme jí radili, co má udělat, jak to má změnit, ale pořád se nedaří. Muszę powiedzieć, że wtedy była też inna zupełnie, bo ona miała inne włosy, to były włosy chyba z jakimś zrobionym kolorem, miała makijaż, a ja szukałam takiej dziewczyny sauté, takiej niedotkniętej, takiej pozbawionej tej takiej prób budowania kobiecości. Zośka nie była w ogóle w tym klimacie. Ale Zośka tehdy, když jsme ji angažovali, tak ona vlastně vypadala úplně jinak. Ona měla make-up, měla udělané nechty, nabarvené vlasy a my jsme potřebovali něco úplně jiného. My jsme potřebovali někoho, kdo je nedotčen tou ženskostí, kdo se o ní ani nesnaží. A ona byla někde vlastně úplně jinde tímhle. Ale ten moment, jak ona za každým razem zbírala se i mluvila, to já spróbuji ještě raz. Ten moment, kiedy bo ja w pewnym momencie się wycofałam na tym castingu. Tam naprawdę udzielali i krytykowali ją inni, już nawet, znaczy inni ludzie, tak? I ten moment, kiedy ona zbierała te krytyki i potem wstawała i mówiła, to ja jeszcze raz, czy mogę? To wtedy zrozumiałam, że to chyba jest moja oka. Ta uparta, zawzięta, wrażliwa i ta, która zawsze walczy o to, co jest dla niej ważne. Ona vlastně neustále po těch kritikách, kdy dostávala ty komentáře, co je špatně, jak by to mělo vypadat, tak ona se pokaždé ptala, a můžu ještě jednou, a můžu ještě jednou. A já jsem tady vlastně v tomhle pochopila, těch kritiků tam bylo opravdu mnoho, ale v tomhle okamžiku já jsem pochopila, že to je to, co hledám. To je vlastně ta citlivost, ta tvrdohlavost, to, že si ona pořád zatím jde. Takže to rozhodlo. Ale wybór Zośki był chyba najtrudniejszą moją decyzją reżyserską, ale też wybór innych aktorek, które zagrały w tym filmie, bo to są też młodziutkie aktorki i wiedziałam, że jeżeli którakolwiek z nich będzie fałszować, to film straci na wiarygodności. Tento výběr vlastně té hlavní hrdinky, ten byl ten nejtěžší, ale nejen výběr hlavní hrdinky, důležitá pak byla volba i těch ostatních mladých hereček, protože jsem věděla, že ten výběr je důležitý, aby to pro diváka bylo uvěřitelné. Ale já měla ohromné štěstí, bo spotkávám fantastické mladé zdolné aktorky. One jsou poprostu obłędnie zdolné. Obłędnie zdolné. Já myslím, že to jsou dziewczyny, které zajmą niedługo svoje ważne miejsce w kinie europejskim. One jsou obłędnie zdolné. I właściwie każda z nich dała mi strasznie dużo. Dała mi zaangażowanie, energię, siłę i svůj talent. Ale jsou obojeně zdolné, naprawdę. Já jsem měla obrovské štěstí na šíleně talentovaná děvčata. Oni opravdu jsou obrovsky talentovaná. Měla jsem na to štěstí, opravdu mají velký talent. Mamy Gosia pytania od publiczności, więc pozwolisz, że je zadam. Pierwsze pytanie. Sobie pani radzi z historiami, które poznała od dziewczyn z Poprawczaka, skoro były gorsze niż to zostało ukazane w filmie? Nie zrozumiałam początek pytania. Jak sobie pani radziła emocjonalnie z historiami, które poznała pani od dziewczyn z Poprawczaka, skoro były jeszcze gorsze niż to, co pokazała pani w filmie? Jak chce sobie emocjonalnie poradziła z przybiegami,
z ústavu v porovnání s tím, jak jste je ukázala pak ve filmu? Znaczy, to było bardzo trudne. To było absolutnie bardzo trudne. I wtedy za pierwszym razem, kiedy robiłam filmy dokumentalne i też za tym drugim razem, kiedy wróciłam, żeby dokumentować scenariusz fabuły. To bylo obrovsky těžké. Bylo to těžké, když jsem dělala ty dokumenty, bylo to těžké, když jsem pak natáčela hraný film. Ale to, co bylo takým dla mě nejvážnějším, takovou nejvážnějšou myslí, která pomagala mi se pozbírat, kdy vydávalo mi, že to je za trudné, že já toho nepoťahnu, že já nepojmu toho lidského okrutenství, tak? Že možná být tak zlým, i že možná být vůbec kohož tak okrutným. To byla ta myšl, že já mám šanci, aby o těch dívčinách opovědět i že může vtedy coś se změní. Já jsem se bála, že nebudu schopna pojmout a ukázat veškerou tu hrůzu, protože toho bylo opravdu hodně, ale strašně jsem si přála ukázat tu pravdu o těch děvčatech. I tež pomagalo mi to, že ty dívčiny mi ufaly, že one chtěly, żeby to było powiedziane. I to po prostu pamiętam ileś takich sytuacji, kiedy one przychodziły i opowiadały mi o sobie i mówiły, niech pani o tym jakoś opowie. Bo każda z dziewczyn, która jest przedstawiona w tym scenariuszu, w tym filmie, ma swój odpowiednik w rzeczywistości. Każda. A důležité pro mě také bylo to, že oni chtěli ten svůj příběh představit, oni chtěli, aby se o tom vědělo. To pro mě bylo opravdu důležité. To mi pomagalo. Ta víra těch dívek. To mi pomáhalo. Víra těch dívek. Gosia, drugie pytanie. Skoro každá z historii má svůj odpovědník v rzeczywistości, to jak se potoczyły losy głównej bohaterki? Dobře. A, przepraszam. Przepraszam, Anoto, przepraszam cię. Artur, mogę jeszcze raz poprosić, bo mi przerwało. Skoro każda z historii ma swój odpowiednik w rzeczywistości, jak potoczyło życie głównej bohaterki? Jeszcze raz, przepraszam, przerywam. Każda z historii ma swój odpowiednik w rzeczywistości, to jak toczyło się życie głównej bohaterki? Postaram się, chociaż nie do końca wszystkich słów posłyszałam, ale takže když má vlastně každý ten příběh svůj odraz v realitě, jak je to s hlavní hrdinkou, ten její příběh? Dobře potoczyły się te losy. Mám nadzieję, že dobře, bo oczywiście nie mam stałego kontaktu z nią, ale ostatnia wiadomość, którą miałam, była taka, że ma dwoje dzieci, męża, jest szczęśliwą mamą, żoną i że zbudowała swoją rodzinę. Przepraszam. Takže osud hlavní hrdinky, co mám poslední informace, tak se všechno dopadlo dobře. Ona má dvě děti, má manžela, je šťastná, spokojená, matka, manželka. Ale nemieška v Polsce. Ale nebydlí v Polsku. Gosia, pozostaje tylko oczywiście życzyć, żeby wszystkim twoim bohaterkom koleje losu potoczyły się jak najlepiej. Bardzo dziękuję za ten film, bardzo ci dziękuję za to, że znalazłeś czas, żeby spotkać się z widzami festiwalu 3 Kino. No i mam nadzieję, że za rok w Pradze już spotkamy się wszyscy twarzą w twarz i będziemy wspólnie celebrować kino. Z radością. Takže já nezbývá mi, než popřát hodně štěstí, aby všem tvým zbývajícím vůzkovým hrdinkám se dařilo, aby měli hodně štěstí. Zároveň doufám, že bude šance se potkat příští rok už reálně v Praze. A já ještě raz děkuji za zaproszenie, děkuji organizátorům festivalu za jejich trud, děkuji tobě, Artur, za naší rozmowę i Aneto, děkuji ti za tłumaczenie i przepraszam, že pewně mówiłam za długo, więc przepraszam. Ale dziękuję bardzo za to, że byłaś z nami. Ja dziękuję organizatorom festiwalu za pozwanie. Dziękuję tobie, Arturze, za to, że się tady byl, żeśmy spolu mieli ten rozmowę. I ja także dziękuję. Dziękujemy państwu bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.
Tak a my se hlásíme opět z Prahy, z Městské knihovny. Děkujeme oběma, vlastně i Anetě, takže děkujeme všem třem za milý rozhovor. Paní režisérce Margořatě Imelské držíme palce. Film je totiž mezi 17 nominovanými snímky. Dziękujemy wszystkim uczestnikom rozmowy, pani reżyserce Małgorzacie Imielskiej, Arturowi i naszej tłumaczce. Do soutěže bylo nominováno těchto 17 filmů. Havel. Nespat. Nabarvené ptáče. Na střeše. Budiš světlo. Loli Paradička. Mohyla. Ostrým nožem. On the Quiet. Ti, kteří zůstali. Eastern. Sam Ren. Sole. Supernova. Icarus. I never cry. Pro mou matku. Zjeja. www.3kino.cz. Sledujte Z pohodlí domova.